Pani posła chyba przeciętnie zainteresowana i rozmowami z ludźmi, i lekturami miała możliwość, i zaangażowana też przecież publicznie, miała możliwość obserwować i zwalczać propagandę zarówno PRL-owską, zarówno tą propagandę, która towarzyszyła transformacji społeczno-ekonomicznej, no także kiedy mowę obszerło, także pani ją obserwuje. Chciałem zapytać, czy widzi pani jakieś szczególne podobieństwa, jakieś ponadczasowe elementy w tym, w jaki sposób się nam próbuje łączyć w głowach i być może jakieś zmiany na lepsze czy za gorsze w ostatnich latach? No, wie pan, można powiedzieć, że i marksizm, i friedmanizm to są dwie utopie. I wiara w utopię naprawdę nie służy normalnym ludziom, normalnemu życiu, czyli normalnej gospodarce. Jeden i drugi system na celowniku mają państwo narodowe. Ja myślę, że odrodzenie się jakiegoś takiego, takiej troski o państwo, odrodzenie się patriotyzmu, to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Pan Zybertowicz powiedział, że on widzi, że powstaje coś w rodzaju archipelagu polskości. I to rzeczywiście zaangażowanie ludzi w różnych zresztą, w różnych sprawach jest bardzo pocieszające. I jest bardzo dobrą, mam nadzieję, że w jakimś momencie to się wszystko razem złoży. To znaczy, że po prostu te wszystkie ruchy, te wszystkie inicjatywy, one w jakimś momencie przekroczą jakąś masę krytyczną i nagle się okaże, że tak jak w tej bajce Lema, że ludzie zdjęli sobie hełmy i okazało się, znaczy roboty zdjęły hełmy, okazało się, że wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Ja się specjalnie nie przejmuję na przykład tym, że te ruchy się nie jednoczą. Dlatego, że tendencje do to się pojawia i zaraz politycy kombinują, jak to zagospodarować. No to po prostu jest jakiś chory pomysł. No. Coś, gdzieś ludzie coś tworzą, jest jakaś inicjatywa, ale już jakaś grupa chce ją przejąć i prawda, się wykreować na wodze w tego. No, ale mam nadzieję, że Polacy się nie dadzą. To znaczy, ja liczę na taki zdrowy indywidualizm Polaków. I równocześnie jednak poczucie wspólnoty, bo skłonek do tych działań wspólnotowych też jest duża, prawda? No mogłabym opowiadać o różnych takich pocieszających, że tak powiem, symptomach. Na przykład jest takie stowarzyszenie, które domaga się prawda, jawności. I oni osiągają pewne już sukcesy. Tam ktoś się musiał tłumaczyć, że nie się wygrali z prezydentem bodajże, bo niczego się tam nie chciał udostępnić. Pracy jest mnóstwo. Wystarczy chodzić na posiedzenia samorządu lokalnego i patrzeć, co też on tam planuje. I nie, a dlaczego Polacy nie wychodzą na ulicę? No temu się wszyscy dziwią. No. Taki był och, kiedyś mówi, że przecież we Włoszech to już by dawno wszyscy byli na ulicy, prawda? A po prostu niestety nie ma wyjścia. No. Tak naprawdę władza boi się tylko ulicy. W internecie to sobie można pisać, ale oni się boją, że ci ludzie wyjdą na ulicę, a jeszcze w dodatku przyjdą pod Sejm, albo pod bank, albo pod jakąś inną siedzibę i tam dokonają aktów przemocy. Proszę Państwa, ja czytałam takie sprawozdania z przebiegu rewolucji na Węgrzech w 1956 roku, więc tam po prostu komuniści, a to szczególnie ci Abosze, tak?
tajna policja, oni wszyscy byli przerażeni, że ktoś ich wyciągnie z domu. Ja nie polecam tego naprawdę, to nie o to mi chodzi. Tylko, że faktem jest, że po prostu ta niesłychana taka wielkoduszność Polaków, którzy, no nie wiem, tam kiedyś to nawet jakiegoś biskupa powiesili, tak? Ale potem już nic, już po prostu tylko bez przemocy, tylko tylko pokojowo. No nie może być tak, że w społeczeństwie nie ma tych skrajnych skrzydeł. Musi być jakaś równowaga między ekstremami. Jeśli mamy ekstremalnych ugodowców, którzy gotowi są przy każdej zniewadze powiedzieć, że to nic się nie stało, nic się nie stało, no to muszą być też tacy, którzy powiedzą, że się na to nie godzimy. Ale tu nie chodzi o to, żeby używać przemocy, tylko żeby na przykład przestać się bać, mówić, to był zamach, bo mi się tego boję, prawda? Powiedzieć. Ja jestem przekonana, że to był zamach i mówię, że to był zamach. Ale strach przed nawet słownym określeniem czegoś, co nam się nie podoba, jest niepojęty. To po prostu niepojęty. Ja przepraszam, że ja tak mówię, ale no, nie rozumiem, czego się ludzie boją. Tak jak w czasie PRL-u ludzie mówili, bo ty nie wiesz, bo oni wszystko mogą. No, to nieprawda, że wszystko mogą. A poza tym, jak próbował człowiek rozmawiać serio, no to czego się boisz? No to właściwie nie wiedzieli, czego się boją. To jest lęk totalitarny, to jest lęk, który nie ma, jakby to powiedzieć, on nie ma ram prawnych. Bo gdyby było wiadomo, jeśli zrobimy to czy to, to spotka nas to czy tamto. Ale w tej chwili doprowadzono do takiej sytuacji, że człowiek nie wie, czy spadnie na niego urząd skarbowy, czy powiedzmy jakaś inna pozew sądowy, ponieważ się narazi, tak? Naraził się decydentom. No trzeba tych ludzi, którzy się narażają, bronić. I to jest podstawowe zadanie. To jest podstawowe zadanie. Bez tego, jak nie będzie tych, którzy się narażają,